level. You found all the tiki masks for this level. You found all the tiki masks for this level. Cześć wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w kolejnej sesji nagraniowej z gry Crash of the Titans na Nintendo DS. Więc w poprzedniej sesji, w tym let's playu, pokonaliśmy Insanity Island West. Przeszliśmy pierwsze tutaj dwa poziomiki, w sumie jakie pierwsze dwa, no. Kolejne dwa poziomiki plus dodatkowe challenge. Oczywiście mieliśmy konfrontację również z Engine'em, który jak się okazało jest totalnym śmietnikiem, tak samo jak na wersji na PS2. Więc nie muszę tutaj nic mówić w tej kwestii, tak samo jak i też na wersji Game Boy Advance. I dalej nie zrobiłem tutaj 100%, znaczy technicznie pewnie zrobiłem, ponieważ przed przywitaniem się tutaj z wami pewnie dałem wam krótki montaż tego, jak nadrabiałem sobie tutaj te wszystkie Tiki Mask, ponieważ tak już wiem, gdzie te Tiki Mask były. I sam jestem zdziwiony, że... ja jakby za pierwszym razem tutaj nie wziąłem tych Tiki Mask. Ale dobra. Myślę, że teraz możemy udać się z Insanity Island West do nowej wyspy. Czyli sobie namalujmy teraz tę trasę. I musimy teraz pokonać taki oto dystans. Oczywiście uważając przy okazji na Cortex Bota, który na środku oceanu tańczy. I witajcie na Entrapment Island, czyli w zasadzie w wersji na Game Boy Advance pamiętam, że to też chyba była trzecia wyspa, o ile dobrze pamiętam. Widzicie, ja już wersji na Game Boy Advance nie pamiętam, tak więc no może to być malutki problem. Na razie nie, Koko, daj mi się skupić tutaj. Czas zrobić Even Slider, oczywiście na samym początku. I jest to minigierka z Pandebrą, bo jak żeby inaczej. Bardzo mi się ogólnie podoba sceneria tego oto poziomiku. I widać, że już wkraczamy w takie trochę inne tereny, moi drodzy, w takie trochę naprawdę mroczniejsze tereny. To zwiastuje coś ciekawego, już widzę, że tutaj Tiki Mask ominąłem. Niedobrze. W sumie, dobrze, że zginąłem, ponieważ będę mógł teraz ją zebrać, no logiczne, co nie? Aha, i radzę wam uważać, dlatego że kiedy będziecie się za bardzo ruszać na lewo i na prawo, zanim minigierka się zacznie, to niestety jest szansa taka, że możecie, że tak powiem, zginąć. W sensie możecie mieć ponowioną próbę, innymi słowy. O! Dobrze, dobrze. Dwie maski od razu zebrane. Bez zbędnych ceregieli. Aj, po prawej stronie była, dobra, muszę pamiętać, że po prawej stronie. Tutaj nic nie ma. Na razie jest spokój, o, tu widzę Tiki Mask. I tu będzie, po prawej. Ta, pamiętam, bo sobie ćwiczyłem, kurde, ten poziom przed nagrywaniem, tak więc małą wiedzę mam, jeżeli chodzi o ten poziomik. O muzyce się nie muszę wypowiadać, dlatego że muzyka jest cały czas jedna i ta sama. Minigierki z Pandebrą mają tylko jeden typ muzyki, tak samo jak i minigierki z innym tytanem przed głównym poziomem, cholera jasna, no to już debilizm totalny, nie? W ścianę wleć, kurde. A masz! Mamy tą maskę, nareszcie, kurde. Ja pierdziule, ile ona mi problemów natworzyła. To jest głowa mała. Dobra, czwarta maska i teraz tutaj. Dobrze. Dobrze ogarnięte. I koniec. Koniec, moi drodzy. Cała trasa zaliczona. Pandebra sobie niestety zginęła, ale dała nam za to mojosy, które nam się przydadzą, oczywiście. No i zdobyliśmy za Slider Event klejnocik. Ale teraz wiecie co? Pozwólcie, że zobaczymy się znowu pod koniec tego Event Slider. Dlatego, że warto sobie potwierdzić te 100%, przechodząc to jeszcze raz. A wiecie, jako że wy to znacie już
planszę na pamięć, to myślę, że mogę wam tego oszczędzić. Tak więc widzimy się za chwilę. I przy okazji sobie mojosy zbiorę. Pięknie, 929 kurde mojosów zebrane. I teraz mamy już potwierdzenie, że poziom został zrobiony na 100%, dlatego że kiedy Crash tańczy, no to wiadomo, mamy już odznakę 100%. No dobra. 929 mojosów. Na razie taka liczba nam się przyda, dlatego że lepiej mieć jeszcze więcej, żeby później Crasha tak zupgrade'ować, żeby to było po prostu picuś glancuś. Więc Tiny Excavation. Ekskawacja tajniego. Regular playthrough, 37 skrzynek, 600 mojosów. Jedziemy z koksem. O! I oto nowy typ tytana, czyli armadillo, który ma możliwość kręcenia się, jak zresztą widzicie tutaj, na załączonym obrazku. Więc tak, to jest między innymi powód, dla którego robiliśmy też minigierki z naszym armadillo. Co tylko potwierdza, że poprzedni tytan, którego nazywałem armadillo, nie nazywał się armadillo, tylko bouncer, tak jak zresztą na początku, kurde, zgadłem, więc widzicie? Widzicie, jak to jest, kurde? Oczywiście, żeby pokonać, znaczy pokonać, oczywiście, ta, Żeby przejechać dalej, to trzeba pokonać tutaj tytany, nie? Ale kurde, ciężko się kontroluje tym armadillo, ponieważ tutaj trzeba, wiecie, myszką przy okazji operować i no jakoś tak ciężej to idzie wszystko, kurde. O, kurde, myszka może się schować. I jedziemy, kurde, K-Modo, kurde, jedziemy, osiadamy go. Kurde, oglądałem sobie zdjęcia z tym, Spider-Manki, nie? W sensie ten typ tytanów Spider-Manki. I powiem szczerze, że model Spider-Manki mnie troszkę przeraża, nie? Tyle oczu ma ta małpa, że to jest po prostu... O mój Boże, no to nie dziwię się, dlaczego to jest Spider-Manki, chociaż... Patrząc na ten model, to bardziej bym powiedział, że to jest nietoperz połączony z małpą. I oto nowy typ tytana, Bihondo, czyli po prostu królik, taki wypasiony. On się dosłownie Bihondo nazywa, B.Hondo. Może będzie jeszcze możliwość, kurde, ten, że on coś, wiecie, przemówi, to wtedy będziecie mogli nawet zobaczyć w ramach potwierdzenia. Ale jego specyfikacja jest taka, że może się w taki oto sposób kłaść, co powoduje, że niektóre tytany bierze po prostu na hita przez to. Bo wiecie, no nie każdy tytan jest na tyle mocny, żeby przyjąć taki oto atak od takiego potężnego, grubego królika. Na przykład widzicie, braty lecą już od razu na hita, nie? Brats lecą od razu na hita. K-Modo na przykład nie leci na hita. O, i to są właśnie oto te... Kurde, to nie są gilotyny, to są te takie zgniatające. Widzicie? A przez chwilę myślałem, że to są takie, wiecie, gilotyny, które... powodują, że wiecie, jest tutaj jakieś na przykład ostrze czy coś. Przez co na przykład dany tytan jest na hita brany. No tu się okazuje, że to nie są gilotyny, tylko to są... Tylko to są zwykłe te, zgniatacze. No całe szczęście, że się myliłem. Cieszę się nawet z tego powodu. Okej. 131 na 600. Jeżeli miałbym skomentować otoczenie poziomu, to szczerze powiedziawszy, nie wiem czemu kojarzy mi się epizod właśnie siódmy, gdzie szliśmy na tajniego. Tylko taka trochę... wersja epizodu 7 połączona z epizodem 6 i 5, bo taki klimat jest mega westernowy, nie? A nie wiem czemu epizod 6 i... znaczy 5 i 6 mi się właśnie kojarzą z takim klimacikiem westernowym. Albo takim farmerskim bardziej bym powiedział. O! Skrzynka, która
ma możliwość odbijania. O, tutaj widzę, że automatyczna sekcja poleciała. Czyżbyśmy mieli teraz sekcję w 2D? Chyba nie. Nie, no co wy, sekcję w 2D? Co wy gadacie, kurde? Czyli po prostu zadanie nasze teraz będzie takie, że będziemy musieli tutaj co jakiś czas przychodzić i unicestwić jakąś tam ilość wrogów. Okej. Kupuję to. O, 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 tutaj jest Sticky Mask. Bierzemy mojosy. Nie uciekaj mi, kurde. Co to miało znaczyć? Co to, kurde, za ucieczki przede mną? Proszę tutaj być mi posłusznym, platformo. Chyba nie chcesz zostać, kurde, spierdzielona ze stanowiska. A co tu mamy, kurde? A, dobra, to jest ten indykowy tytan. Indykowy, kurde. A co to, święto dziękczynienia, kurde? Żeby indyki chodziły? Dobra, tutaj mamy pustkę. Wow, 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 wow. 200, 200, o, o, o. Ty, tu nawet łatwo zdobywa się te Tiki Mask. Myślałem, że one bardziej po popapranych miejscach będą, a tu się okazuje, że nie. Rhino Stecz? Ta, Rhino Stecze to są. No nie uciekaj mi, kurde! Co to ma być? Czemu mi ta platforma tak ucieka? Nie, to jest szczerze jeden chyba z łatwiejszych poziomów, jeżeli chodzi o lokalizację tych Tiki Mask. I zauważyłem, że ta platforma rusza się w momencie, kiedy zdobywamy właśnie te Tiki Maski. Po prostu tak jakby to było, wiecie, zaprogramowane do takiego stopnia, że Crash zbierze i tyle w sumie. A, i to była taka bardzo sekcja 2D. No to takie, nie licząc rund bonusowych, to takie pierwsze 2D oficjalnie w poziomiku, co nie? No tak przynajmniej nie zwróciłem uwagi, żebyśmy inną sekcję 2D zwiedzali. Dobra, to jest zwykły most. Okej. Na razie tu jest spokój, nie widzę nic, co byśmy mogli ominąć. A to mi się kojarzy z epizodem, moi drodzy, 6, bo była też taka... Nie, czekajcie, to był... Nie, to był 7, tak, to był 7. W 7 epizodzie, kiedy Magma Duny spotkaliśmy, to była też taka sekcja właśnie z kołami zębatymi, pamiętam. Nawet w sumie spoko, że zrobili takie, powiedzmy, nawiązanie lub podobny koncept poziomów. O! Hello! Mam tylko nadzieję, że wszystkie mojosy zbiorę, bo bym chciał mieć po prostu, wiecie, wszystkie Tiki Mask zebrane, czyli maski za chociażby wszystkie mojosy, maski za wszystkie skrzynki i maskę za... Nie, w sumie tu nie maskę, tylko klejnot byśmy dostali za wszystkie skrzynki, za wszystkie maski oraz za wszystkie mojosy. No. Okej. Dobra, dobra, kurde, bo bym spadł. Okej. To trochę było przegięcie. 301. A rundy bonusowej jak nie było, tak dalej nie. Co to ma być? Chciałem powiedzieć, rundy bonusowej jak nie było, tak dalej nie ma. A tutaj coś jest po bokach? Warto sprawdzić. Gra lubi czasami takie rzeczy chować, ale w tym wypadku nie widzę, żeby coś było. Żadnej Tiki Mask ani nic. Podejrzane w sumie, nie powiem, że nie. I nie powiem, że nie, kurde. Tu nic nie ma, nie ma. Warto eksplorować teren, zawsze 100%ować.
Co? Nie. Warto eksplorować teren i tak, wiecie, stuprocentowo przyglądać się jakby budowie danego poziomu, dlatego że, wiecie, twórcy lubią często w takich grach robić taką chamską niespodziankę, że na przykład, o, zobaczysz, że stoi sobie tutaj taki stalaktyt, no i pomyślisz sobie, że hej, ten stalaktyt jest gruby, czyli pewnie w tym wypadku, no, twórcy jakby wykorzystali pustkę w danym poziomie, co sugeruje to, że na przykład, nie wiem, będzie ściana, która ci nie pozwoli przejść dalej. A okazuje się, że jednak nie wygląda to tak, jakby wyglądało. To jest też nowy typ Tytana. On się jakoś tak Rilla nazywał, nie pamiętam. Raczej to nie jest Scorporilla, ale jeżeli... Zresztą mówię, tutaj będzie jego imię. Niestety, no, wszystkich Tytanów nie jestem w stanie zapamiętać imion. Bardzo mi się te imiona mylą, dlatego że to są Tytani, którzy... No, w gruncie rzeczy nigdy nie mieli możliwości pojawienia się na wersjach tych głównych Titansów. Co pokazuje, że jakby to są jakby Tytany, które nie były jakoś super ważne dla takiego Clash of the Titans, co nie? Ale dobra, tutaj będzie imię tego Tytana. Tak jak już wspominałem. Zabieramy kryształ. I podejrzewam, że tu zaraz będzie gdzieś końcówka poziomu, chociaż... To troszeczkę słabe byłoby, gdyby już była końcówka poziomu, bo jednak jeszcze nie mieliśmy rundy bonusowej, ale już widzę na wprost, że jest runda. I tutaj chyba ruchome piaski są, co nie? Coś takiego. Tam do góry nie idziemy. O! Fajnie, fajnie. O, dużo mordzoców wyleciało, to jest dobry znak. No i mega spokojna muzyka w rundzie bonusowej. I nie mówię, że to jest coś złego, wręcz przeciwnie, to jest coś fajnego, ponieważ to tylko pokazuje, że rundy bonusowe w Titansach są bardzo takie chillujące. O! Dobrze! Już będziemy mieli chyba wszystkie maski. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, najgorsze jest to, że możemy nie zebrać klejnotu za wszystkie te... Za wszystkie mojosy. Mam taką nadzieję, że się uda. Ale znając moje szczęście, się nie uda, bo od poprzedniej sesji nagraniowej mam jakiegoś kurde pecha, co powoduje oczywiście, że nie udaje mi się zrobić 100% w poziomach. I później muszę je kurde powtarzać milion razy. No właśnie, kurde. 473, a mam 600. No, na 600, no to tak trochę malutko bym powiedział w tym wypadku. Oj, słabo poszło. Słabo. Praktycznie nic nie zebraliśmy. Nie no, zebraliśmy kryształ, zebraliśmy tamte tiki mask, ale no... Nie zdobyliśmy tego... Klejnociku za wszystkie te, za, no, za wszystkie mojosy, za skrzynki oraz za maski, więc no, nie powiedziałbym, że dobrze poszło i w sumie trzeba wyjść z tego poziomu, bo nie to chciałem zrobić. To już widziałem. Ekskawacja tajniego, dobra. Możemy sobie już to skipnąć? Możemy. Exit to hub. Oczywiście, że tak. Nie to, to, dobra, dokładnie. Jeszcze nie idziemy do Koko. Myślę, że teraz wypadałoby zrobić Event Rail Grind, czyli po prostu nowy typ minigierki, która pojawia się w poziomie Entrapment Temple. Więc Grind Event polega na tym, że po prostu będziemy jechać sobie tutaj na Aku po właśnie takich szynach. I tyle w zasadzie. On będzie wymagał tego po prostu, żebyśmy zbierali tutaj wszystkie, powiedzmy, skrzynki i te tiki mask. To by było trochę przesadne, jakby tutaj było wymagane ilość tych. Ej! To by było przesadne, jakbyśmy musieli tutaj jeszcze wszystkie skrzynki zebrać, tak szczerze. Dobra. Raz jeszcze, lecimy z koksem. Myk, 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 myk.